18, ale i również te wszystkie osoby, które łączą się w tym momencie z nami online dzięki współpracy z telewizją EWTN na naszym biblijnym spotkaniu w temacie Bohaterowie wiary, studium postaci biblijnych. A po mojej lewej stronie ksiądz Adam Prozorowski, prezbiter, proboszcz w Mosinie, uczeń Pana Jezusa, który kocha Biblię i Boży Lud. W połowie lat 80. spotkał żywego Boga dzięki służbie w ruchu Światło Życie. Święcenia prezbiteratów w 91. Świadectwo wiary ojca Leona Knabita, czytający Biblię każdego dnia. Od ponad 30 lat spotykający się co miesiąc w grupie prezbiterów rozważających Biblię. Aktualnie przynależy do Unii Kapłanów Chrystusa Sługi. Zainteresowany szczególnie Starym Testamentem i żydowskimi korzeniami chrześcijaństwa. I dzisiaj będziemy w tym temacie biblijnym sobie tutaj wspólnie rozmawiać, ale zachęcamy do aktywnego uczestnictwa. Tak. Jeśli tutaj osoby obecne, ja zaraz również pozwolę sobie włączyć transmisję i mieć tutaj pod telefonem. Jeśli Państwo w trakcie mieliby jakieś pytania, inspiracje, śmiało, jak nie, to na koniec również będzie taka możliwość zadawania pytań. To zaczynając od początku, ja wiem temat Bohaterowie wiary, studium postaci biblijnych, ale robiąc takie dwa kroki jeszcze do tyłu, po co nam jest Biblia i co współcześnie my z niej możemy czerpać? Pozwolą Państwo na początek każdą i każdego z Was z ogromną radością przywitam. Szczęść Boże, dzień dobry, a może Szabat Szalom, w zależności od tego, jakie myśli w naszym sercu każdy przynosi. Pytanie, które wspólnie chcemy rozważyć, pytanie, po co jest nam Biblia? Myślę, że warto rozpocząć od przytoczenia fragmentu z Pisma Świętego. Mam taki zwyczaj, że na różnych spotkaniach biblijnych zawsze proszę, aby uczestniczy spotkań biblijnych wyjęli swoje Biblię. Jeżeli więc je macie przy sobie, bo przynieśliście, wiadomo, spotkanie biblijne, macie więc ze sobą Biblię, więc prosiłbym bardzo teraz, żebyście... Współcześnie telefony już, proszę księdza. No, być może współcześnie telefony, ale to, co zapisane, jeżeli by zasięgu nie było albo nagle stało się coś, to zawsze stara księga ma to do siebie, że pewnie się w rękach czuje. Więc otwórzmy teraz drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, znajdziemy rozdział trzeci i tam jest taki werset 16. Pozwoli Pani, że odczytam, dobrze? Zostało zapisane następujące słowo. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do przepowiadania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przygotowany do pełnienia, dodatek mój, każdego dobrego czynu. Proszę zwrócić uwagę, że w tym jednym króciutkim 16 wersecie znajdujemy kilka takich pięknych informacji, które tłumaczą nam, po co jest Biblia. Biblia zostaje tutaj przedstawiona, tak możemy powiedzieć, że jest obdarowana Bożym natchnieniem, czyli otrzymujemy coś, co zostało natchnione, zainspirowane, zostało ukształtowane przez Pana Boga. Dar Boga dla człowieka, najprościej mówiąc, aby człowiek poznał Boga, poznał samego siebie, poznał wolę Boga do człowieka, poznał świat, poznał przyszłość świata i swoją osobistą. To tak w telegraficznym skrócie, po co Pan Bóg daje nam Biblię. Ale pierwsze i podstawowe to jest dar Pana Boga dla nas, żeby było jasne. Bóg daje nam swoje słowo w bardzo konkretnym celu. I ten 16 werset pokazuje. Ale też, proszę Państwa, dla jasności Biblia jest dana dla ludzi wierzących. Miejmy świadomość tego, że dla ludzi, którzy może nie mają wiary, może poszukują, dana jest Ewangelia, część Biblii. Natomiast cała Biblia, Stary, Nowy Testament, jest dana ludziom wierzącym. Oni są w stanie rozpoznać, usłyszeć to, co Bóg mówi w tych słowach. To tak dla precyzji, dla wyjaśnienia. To idąc troszeczkę tym krokiem dalszym,
w jaki sposób czytać Pismo Święte, bo przed naszym spotkaniem wywiązaliśmy na ten temat krótką dyskusję. Ksiądz użył sformułowania, że Biblia jest dla ludzi wierzących, tak. Bo często są te fragmenty wyrywane z kontekstu, powtarzane, krążą one później w świecie, powielając niezgodne z treścią Biblii, fałszywe tak naprawdę informacje. Więc w jaki sposób czytać Pismo Święte, w szczególności, że Stary Testament ma... Jest przepiękny. Naprawdę. Dobrze, to ja już nie będę dokładać swoich epitetów. Nie, no można, no można, ale... Nie. Proszę Państwa, ja mogę dzielić się z Wami tym, co sam przeżywam. Nie jestem teoretykiem, jestem człowiekiem, no, praktykiem bardziej, który zakochał się w tym Bożym Słowie. I moje doświadczenie było takie, że usłyszałem kiedyś świadectwo zakonnika, który mówi, że czyta codziennie Biblię. I to było świadectwo usłyszane na pierwszym roku w seminarium. Ja już miałem, byłem już człowiekiem wierzącym, nawróciłem się w latach 80. dzięki służbie właśnie Ruchu Światło Życie. Poznałem już wtedy Ewangelię według świętego Łukasza. Poznawałem też słowo, które na spotkaniach małej grupy było podawane. Ale jeszcze Biblia jako cała, jako księga była dla mnie ziemią zupełnie nieznaną. I wtedy, kiedy ojciec Leon dzielił się tym swoim świadectwem, to było w czasie rekolekcji, Pan Bóg włożył w moje serce taki wielki głód Bożego Słowa. Po zakończonych konferencji usiadłem w pokoju, otworzyłem pierwszy rozdział Księgi Rodzaju i zacząłem czytać. Tak po prostu zacząłem czytać od początku do końca. I to było moje pierwsze doświadczenie, że potraktowałem Biblię holistycznie, całościowo. Wszystkie księgi, rodowody, wszystko. To była taka łaska, taki dar od Pana Boga, że no, nawet najbardziej używając światowego języka, nudne informacje stawały się dla mnie zrozumiałe i treściwe. To był dar od Pana Boga. Ja nigdy w życiu nie miałem później takiego doświadczenia. Ale to pozwoliło mi zobaczyć całą Biblię. Można powiedzieć, od stworzenia aż do powrotu Pana Jezusa. Całą historię zbawienia, wszystko, co Pan Bóg przedstawił człowiekowi, wszystko, do czego człowieka zaprosił, zaprasza, jaką ma wizję dla ludzkiego życia. I nawet ja wtedy nie rozumiałem, nie wiem, czy ilu procent, ale najważniejsze to było to, że to słowo niejako wnikało we mnie. Że ono mi pokazywało te różne dziedziny życia, w których potrzebne, o których Bóg się wypowiada, w których człowiek potrzebuje Pana Boga. Więc to jest dla mnie zawsze punkt wyjścia, że jeżeli człowiek wyrwie tekst z kontekstu, i to może się zgorszyć, ale jeżeli popatrzy na to słowo i zobaczy, że jest to pewien etap, w którym Bóg odsłania siebie, etap, w którym Bóg mówi, zobacz, no, musisz to zrobić. A z drugiej strony, czy z trzeciej, już nawet nie wiem, to jest tak, że On, żywy Bóg, tak mocno kocha człowieka, że nachyla się do niego. W Księdze Ozeasza, wiecie, jest takie piękne słowo, gdzie Bóg mówi, podniosę ciebie do mojej twarzy. I Bóg patrzy na tego Bożego biedaka, jakim jest człowiek, i traktuje nas poważnie, nie wymaga od nas mistrzostwa świata, kiedy jesteśmy nieborakami zaledwie, kiedy jesteśmy tacy w słabości, w kruchości. I dlatego odsłania się częściowo, pozwala na pewne upadki, tak jak Izraelowi pozwalał na dojrzewanie na pustyni, na dojrzewanie w zdobywaniu ziemi obiecanej. Myślicie, że co, że jemu lekko było, jak chcieli Saula, aby być jak inne narody? I chcieli powiedzieć, nie chcemy ciebie jako naszego króla? Nie obraził, nie strzelił focha.
Bóg Biblii nie strzela focha. On się pochylił i dobrze, dostaniecie Saula. A potem już Dawida według jego serca. Ale to tak jest, po prostu muszę znać całą Biblię, muszę ją czytać całą, żeby mieć zawsze w perspektywie nie tylko pojedynczy fragment, nie tylko malutki wycinek. To tak. A pamięta ksiądz swoją pierwszą Biblię? Tak. To jest tę, którą mam przed sobą, to jest druga Biblia. To właściwie to jest pierwsza taka cała Biblia. Pochodzę z Leszna. W Lesznie... Ja pamiętam Miasto Królewskie. Miasto Królewskie. Jakby ktoś nie wiedział, Stanisław Leszczyński, ród Leszczyńskich z Leszna pochodzi. Ale w latach 70., kiedy tam dojrzewałem, dorastałem, właściwie był tylko jeden taki sklep religijny Paksu, Stowarzyszenia Pax. I tam wtedy można było kupić książeczkę do nabożeństwa. Jeśli było potrzebne jakiś taki element religijny, to tylko tam to było. I wtedy przed pierwszą komunią świętą siostra katechetka powiedziała, no ci starsi spośród was zrozumieją słowo rzucili, że tam wtedy rzucili Nowy Testament w przekładzie księdza Kowalskiego. I to było mój pierwszy Nowy Testament, to było, w domku nie było ani Starego, ani Nowego Testamentu, była reglamentacja, w ogóle żadnych takich gadżetów religijnych nie można było tak potocznie nabywać. I to był mój pierwszy Nowy Testament. I wtedy próbowałem go czytać, no ale to nie było to jeszcze, to było dziecko komunijne, nie umiało zrozumieć, w którym miejscu rozpocząć. W szóstej klasie, gdy byłem, to otworzyłem tak i zacząłem czytać akurat o męce Pana Jezusa i to za poważne było wtedy dla mnie. Natomiast tę kupiłem w seminarium i to jest ta pierwsza taka Biblia już zaczytana. Tak jak ojciec Franciszek, nasz papież, mówi, że też ma swoją zaczytaną Biblię. To jest moja też, ona też jest zaczytana. Ale chyba każdy z nas musi dorosnąć do tego. Myślę, że nie ma znaczenia, czy jesteśmy dziećmi, czy już osobami dorosłymi, że przychodzi taki moment, że po prostu Pismo wzywa swoim własnym głosem. Pozwolę sobie nie zgodzić się z tą opinią. Śmiało? Jeżeli mogę, to tak, no, przepraszam bardzo, Pani Ewo, ale mam lekko inne zdanie. Mianowicie tym naprawdę, kto wzywa, to jest... Jeśli Kościół, wspólnota głosi Ewangelię, tym, co wzywa człowieka, to jest głoszona kerygmat, głoszona Ewangelia. To jest pokazanie żywego Boga, który wchodzi w historię ludzkiego życia. I teraz dopiero wtedy, kiedy człowiek odpowie taką wiarą, jaką potrafi, jeśli potrafi mocną, jeśli potrafi powiedzieć, tak, Panie, ja zapraszam Ciebie do mojego życia. Bądź moim Panem, bądź moim Zbawicielem, oddaję Ci moje serce. Tak zwyczajnie, najprostszymi słowami. To tam wtedy dokonuje się to wielkie, cudowne dzieło, że Pan Bóg może zacząć to serce ożywiać. Bo przepraszam, jak serce jest okamieniałe, jak jest, albo jest poranione, jest zamknięte, no to jak ono może słyszeć Biblię? To łóżka są zamknięte. Myślę, że w ogóle my nie dostrzegamy, że nasze najprostsze modlitwy, Zdrowaś Maryjo, Ojcze Nasz, to są modlitwy Pismem Świętym, Biblią. Tak, tak. Tylko, że nikt... One są No. Jeżeli człowiek nie ma w sobie duchowego życia, to są tylko słowa. Jeżeli człowiek nie ma przekonania, ale... nie odpowiedział na kerygmat, na słowo głoszone wiarą. To wiesz, bo wtedy się w jego życiu coś, powstaje nowa jakość. I wtedy to zaczyna z ust wychodzić słowo modlitwy i on już zwraca się ze świadomości, zaczyna rozważać, zaczyna myśleć o tej modlitwie. Ja nie chcę, nie myślę, że podważam znaczenie tych modlitw, ale one często mogą być takie trochę bez zrozumienia wypowiadane.
tak trosze, nie chcę powiedzieć, że mechanicznie, bo to nie chcę nikt, bo sam ten etap przechodziłem i to jest coś, na pewno coś pięknego, ale nie szukałbym w tych rozumieniu, w tych modlitw takich, nazwijmy, tych dziecięcych, tych pacierzowych, takich pięknych, nie szukałbym tego, że ten, który się modli, że ma rozumienie, że to jest modlitwa biblijna. Nie, to jest modlitwa, którą dostał od babuni, mama, tatuś może uczyli, czy pani czy katechetka, jako pewien dar. I to, że jest to modlitwa biblijna, to może na pewnym etapie życia zacząć dla człowieka odgrywać jakieś znaczenie. Ale może to, że jest modlitwa biblijna, to może nie. Biblią zaczynasz się modlić wtedy, kiedy po akcie takiego nawrócenia zaczynasz odczuwać głód, bo państwo wiedzą, że w księdze proroka Amosa zostały zapisane słowa: nadejdą dni, wyrocznia Pana, kiedy ześlę na ziemię głód, nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich. I to jest, wiesz, to jest ten moment, kiedy masz w sobie tę miłość do Boga, bo usłyszałaś, co zrobił przez Jezusa, że tak bardzo Cię kocha, że dał Jezusa i Ty chcesz na to odpowiedzieć, to jak możesz odpowiedzieć? No poznać Go. I wtedy bierzesz Słowo i zaczynasz czytać Ewangelię i mówisz: wow, tyle razy to słyszałam, wow, tyle razy mi o tym mówiono, ale spływało to po mnie, a teraz tutaj w sercu to zaczyna działać. I to jest ten moment, że wtedy nikogo nie trzeba zmuszać do Biblii. Wtedy człowiek sam, bo łaknie, bo jak zaczyna czytać, to Słowo go zaczyna karmić i zaczyna kształtować się to, co najpiękniejsze, czyli biblijny obraz Boga. To jest moja pasja, poznawać biblijny obraz Boga. Czytać, rozważać te fragmenty po to, żeby zobaczyć. Lubię zadawać ludziom pytania: jaki jest Bóg, w którego wierzysz? Ty mi powiedz, jaki jest Bóg, w którego wierzysz? No i wtedy no miodzio. I wtedy jest radość w sercu, kiedy słyszysz: wierzę w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Wierzę w Boga, który zaprosił ojca Abrahama, aby wyszedł z ziemi ojczystej. Wierzę w Boga, który nie zgorszył się słabością Abrahama, kiedy nie był lojalny wobec swojej żony. Wierzę w Boga, który powstrzymał rękę, aby Abraham nie zabił swojego syna. To jest mój Bóg. Kiedy słyszę takie wyznanie i jeszcze potem na dodatek ktoś powie: wierzę w Boga Jezusa Chrystusa, tego, który z miłości do mnie gniew Boży wziął na siebie, żebym ja mógł żyć. No to słuchajcie, no to czy może być coś piękniejszego? No jesteście tutaj, no nie myślcie, że bierni jesteście. No powiedzcie mi, czy może być coś piękniejszego? No koradzie, odwagi, no was pytam, ludzie, słuchacie tu, nie ma nic piękniejszego. A nie myśli ksiądz, że to zamknięcie dzisiaj, to jest tak naprawdę zamknięcie się na miłość, że trochę mocno jesteśmy poranieni i ten ból tak mocno nas przeszywa, że trudno doświadczyć tego, co ksiądz mówi. To może jest takie marzenie w cichości serca, może ktoś słyszy i mówi: no fascynująco ksiądz mówi, ale ja biorę to pismo i ja tego nie czuję, ja tego nie widzę, ja tego nie dostrzegam. I dlatego wyznaję swój grzech zaniedbania, że za mało jestem zaangażowany w dzieło ewangelizacji, bo zanim ten poraniony człowiek weźmie do ręki Biblię, sama Biblia go nie zbawi, Jezus Chrystus zbawia. Ten człowiek, który jest poraniony, poniszczony, ja go nie mogę, przepraszam za wyrażenie, u nas w poznańskim mówi się spławić. Ja go nie mogę spławić tym, że powiem mu: weź Biblię. To by było zbyt niegodziwe wobec tego człowieka. Ja muszę mu stanąć w nim twarzą w twarz, ten jego ból, wiesz, o którym mówisz, to jego cierpienie, to jego poranienie,
On mi może, nie wiem, wykrzyczeć, wypłakać. Przez pewien czas byłem kapelanem w domu opieki społecznej. To wiem, co to znaczy ból człowieka, czy ból no, osoby wcześniej urodzonej, która oczekuje, która jest zraniona, która cierpi, która wie, że z tego miejsca nie ma wyjścia takiego po ludzku, mówiąc, innego jak tylko w prześcieradle, nie? To w tym momencie ona musi usłyszeć, ja muszę jako świadek wiary być z nią i powiedzieć, Jezus Chrystus jest z tobą w tej sytuacji, w której jesteś. Muszę mieć odwagę chwycić ją za rękę i powiedzieć, w imię Jezusa Chrystusa, niech przyjdzie do ciebie Boże uzdrowienie, Boża łaska, niech przyjdzie Boża pociecha. To ja muszę się nakarmić Słowem Bożym, to ja muszę trwać w tym Słowie, wzrastać w poznaniu tego Słowa, żebym do takich Bożych biedaków, takich, wiecie Państwo, Bożych biedaków takich, żeby pójść. Inaczej tego się, nie widzę tego. Nie da rady to zrobić podaniem książeczki. Ale jak spójrzmy już teraz trochę bliżej się tym bohaterom biblijnym i może w ogóle wejdźmy od tego, kim oni są. Ludzie z krwi i kości. Naprawdę, no cudowni są. No, można się w nich zakochać, mówiąc tak zupełnie kolokwialnie, ale proszę Państwa, to jest pierwsza i podstawowa zasada. To nie są aniołowie. Mogę historię opowiedzieć? Śmiało. Moi drodzy, jestem też rekolekcjonistą. Czasami proboszczowie proszą mnie, żebym w różnych wspólnotach głosił rekolekcje. W naszej archidiecezji tak kiedyś wydarzyło się, że rekolekcjonista nie dojechał, znajomy dzwoni, Adam niejako na cito, przyjeżdżaj. No, prosi, no to pytam proboszcza, mogę jechać? Mówi, jedź. I to było, wiecie, no, od środy popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu rekolekcje. No nie dasz, nie przygotujesz rekolekcji w ciągu 24 godzin, to nie jesteś w stanie, ale miałem przygotowany materiał, w którym próbowałem, zmagałem się ze słabościami uczniów Jezusa z Ewangelii według świętego Mateusza. Czytałem wtedy wszystkie miejsca, w których uczniowie byli tacy, no, bardzo ludzcy. Uczniowie, którzy nie rozumieli, co mówi Jezus, chcieli zająć pierwsze miejsce, dyskutowali z Nim, a jak przyszło co do czego, to uciekli. I staję przed tymi parafianami i mówię, słuchajcie, ta nauka dzisiejsza nie będzie o pobożności, o świętości, o mocy, ale o zwykłej słabości ucznia. I proszę sobie wyobrazić, no plus minus 50 minut, no godzinka, nie więcej, nauczania. Po zakończonej nauczaniu przychodzi człowiek, mężczyzna przychodzi i mówi, proszę księdza, nareszcie znalazłem się w tym miejscu. Myślałem, że to miejsce jest dla porządnych, że w Biblii ci wszyscy, którzy są pokazani, to są porządni ludzie. A tutaj, ksiądz, pokazałeś ich, że to są ludzie, którzy mają swoje kruchości, że można być przy Jezusie i niczego nie rozumieć. Mówi, ilu ja tekstów Ewangelii nie rozumiem? I mówi, nie jest najgłupszy w związku z tym, wiecie. Taki uśmiech tego człowieka, taka pogoda ducha, że ja do dzisiaj to pamiętam i wspominam to. I dlatego akcentuję, że to są prawdziwi ludzie. Z krwi i kości, to nie są aniołowie. Po drugie, oni mają swój czas, w którym żyją. Oni mają swoje uwarunkowania. I dlatego wcale nie jest zgorszony Saraj, że prosiła ojcu Abramowi, weź moją niewolnicę.
Zgorszony jest tylko tym, że no nie poczekała jeszcze, nie? No ale zgorszony. No po prostu przyjmuje do wiadomości. No jak kobieta była niecierpliwa, chciała na już. Ja tego nie powiedziałem, w razie czego. To jest, kochani, ale państwo zauważą to, że taki był wtedy zwyczaj. Dzisiaj niech ręka boska broni, no która z pań by się zdecydowała swoją koleżankę dać swojemu no, mężowi, partnerowi, czy jakkolwiek to nazwiemy, że no bo nie możemy mieć dzieci, to niech ona mi urodzi. Ale proszę zobaczyć, dlatego to są ludzie swojego czasu. Taki był wtedy czas. I oni właśnie takimi są. Jak oni byli rybakami, no to są to byli rybakami. Jeżeli Paweł był uczonym Gamaliela, to był uczonym Gamaliela. Nikt z nas nie będzie drugim Pawłem. Nikt z nas Samsonem nie będzie, chociaż przydałby się czasami taki Samson. Ale no nikt z nas nie będzie. Ale oni są w Biblii. I oni mają swoją misję, oni mają swoje zadanie wobec nas. To tak, to pierwsze takie stwierdzenie o tych bohaterach wiary, że oni są prawdziwymi ludźmi. I teraz to, co fascynuje w tych ludziach, to jest to, że mimo różnych okoliczności życia, ci ludzie, jednym się udawało, innym nie, ale byli też bohaterami. Ci ludzie próbują budować swoją więź z Panem Bogiem w tych okolicznościach, w których przychodzi im żyć. Oni próbują odnieść się do Boga i do Bożego prawa. I czasami gmatwają i komplikują sobie swoje życie. Ale znowu ten główny bohater Biblii, czyli Bóg, patrzy na nich i jak zapisano w liście do Hebrajczyków, wielokrotnie i na różne sposoby mówił Bóg do ojców przez proroków. Pan Bóg posyła do tego swojego Bożego biedaka, do Dawida na przykład, posyła swojego Natana. I ta przepiękna historia o tej owieczce, o tym, że zniszczył życie człowiekowi, to ty jesteś tym człowiekiem. I Dawid wchodzi w pokutę, ale dlatego może pokutować, że Bóg posłał do niego proroka, że Bóg zatroszczył się. Wiecie, to cudne jest to, że Bóg się nie gorszy swoimi dziećmi, że Bóg walczy o swoje dzieci, że walczy o swoich bohaterów. A oni, no, jednym się udaje, innym się nie udaje. Nawet bym powiedziała, że w chwilach próby bardzo często ci bohaterowie potrafią zawieść. Adam bierny w momencie dialogu Ewy z wężem. Abraham, o którym tu mówimy, w momencie, kiedy trafili do Egiptu, mówi, to nie jest moja żona, siostra, my się nie znamy. Tak naprawdę gdzieś ucieka od tego. Saul, który tutaj został wybrany na króla, też się gubi. Dawid, który gorszy, bo bierze sobie kochanki na łożnicę. Saul, który też jest... przepraszam, Salomon, który też otacza się tymi kobietami dookoła siebie, ich jest mnóstwo. Prawie tysiąc. Przerażające. Ale tak to wyglądało. To są często bohaterowie właśnie, którzy w chwilach próby nie zawsze potrafią jej stanąć na wysokości. I tak przewrotnie się zapytam, do czego w takim razie takie postacie pełne słabości nas mogą wzywać? Pytanie jest bardzo takie ważne, ale kiedy biorę do ręki Biblię, kiedy chcę zrobić, ja to nazywam studium biblijnym, kiedy chcę się przyjrzeć danej postaci, to staram się nie patrzeć tylko na dane wydarzenie. Staram się patrzeć na drogę, która była do tego wydarzenia i mam świadomość tego, że to ten człowiek przeżywał swój lęk.
Wiesz, to jest ta świadomość tego, że on bał się, Abraham bał się. Dalej jeden pomylił się. Salomon, który był najmądrzejszy z wszystkich ludzi świata, liczył na to, że przez te kobiety, z którymi no, być może niektórych na oczy nie widział, ale że te sojusze polityczne, które przez, bo wtedy państwo rozumieją, że to małżeństwa były zawierane po to, żeby był jakiś sojusz. Czasami zabierano córkę jaką z jakiegoś rodu czy rodziny po to, żeby kupić czy wymusić w ten sposób wierność ojca i braci tej siostry. Ale dlaczego o tym mówię? Że po prostu te okoliczności mogą spowodować, że ten człowiek się pogubi. I teraz on nie jest dla nas bohaterem w tym, że się pogubił. Ale dla nas, kiedy my patrzymy na niego, to jest, patrzymy i mówimy tak, ja rozumiem tego człowieka, ja mogę się przyjrzeć, jak on działał, bo on też miał problemy. Ja nie wiem, czy państwo doświadczają czegoś takiego, ale jest to sytuacja taka, że no, ci nieskalani, niepokalani, tacy jak baranki jednoroczne bez skazy, którzy są idealni, chodzące ideały, to trudno jest się utożsamić z nimi. Ale kiedy patrzę na Abrahama i widzę, że on pod wpływem strachu podejmuje jakąś decyzję, to przypominam sobie swoje chwile, kiedy ja się czegoś boję, kiedy ja się czegoś bałem. I wtedy po pierwsze nie osądzam go, a po drugie patrzę na to, jak Pan Bóg tę sytuację próbował naprostować. Co z tego Pan Bóg zrobił? I okazuje się, że rzeczywiście Bóg jest mistrzem, żeby z tych naszych ludzkich słabości, nawet upadków, próbować wyprowadzić to, co będzie, co może okazać się dobrym. Nie mówię, że nie miałby innego sposobu na to, ale Pan Bóg nie chce zostawić tego swojego człowieka w tej sytuacji decyzji, jaką on podjął pod wpływem lęku. Bo na przykład ów wspominany Salomon, no kilkakrotnie potem Pan Bóg do niego mówił w widzeniach, jak on pobudował dla tych żon świątynie w Jerozolimie inne. My szanujemy i przywołujemy Salomona jako tego, który zbudował w Jerozolimie przepiękną świątynię. Ale przecież Księga Królewska mówi, że dla swoich żon też pobudował świątynię dla ich bóstw. I teraz Pismo mówi wyraźnie, że Bóg walczył o Salomona, że Bóg chciał go, rzeczywiście, że Bóg chciał go ocalić. I w tym momencie możemy powiedzieć, postawa Salomona jako bohatera wiary, czyli tego, który idzie drogą Bożą, tego, który doświadcza prowadzenia Bożego, ale na koniec życia schodzi z tej drogi, jest przestrogą. Ja mogę powiedzieć, uczę się od tego bohatera wiary, żeby czuwać, bo proszę zauważyć, że jemu najzwyklej w świecie, najzwyczajniej w świecie zabrakło czujności. Być może, to jest niepoparte żadnymi badaniami naukowymi, ale być może był za bardzo zaufany w tę mądrość, którą miał. Że wszyscy mówili, ty jesteś Salomonie najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Królowa Saby z Afryki przyjechała, żeby mu i powiedziała, nie znalazłam takiego mądrego człowieka jak ty. Nie wiadomo, czy sugestia, czy ci wszyscy, którzy wychwalali jego mądrość, którzy mu w kościelnym slangu mówimy kadzili ich. Nie wiadomo, czy nie przyczynili się do tego, że on zapomniał, że ta mądrość jest darem od Boga. I zaczął budować swoje życie i poczucie bezpieczeństwa w oparciu o mądrość ludzką. O tę mądrość sojuszy, małżeństw
i żeby zbudować, żeby kobiety były zadowolone, miały swoją religię, no to zbudował im świątynki. A Bóg mówił, przysyłał tam proroków i sny, i wizje, no nie wycofał się. I dlatego jest przestroga. Takie, nie boję się powiedzieć, ostrzeżenie. Można bardzo dobrze rozpocząć, a jeśli człowiek nie czuwa, nie pilnuje, to może przyjść katastrofa. To tak, i jeżeli tak zanalizujemy tych wszystkich innych bohaterów, to proszę zobaczyć, że gdzieś tam zawsze jest, no Dawid miał to cudowne szczęście, że on poszedł drogą Bożą do końca. Ale też wcale nie jest dla nas wzorem we wszystkim. Też, no, a zresztą, proszę Państwa, dla jasności, no, mówimy o bohaterach wiary Starego Testamentu, czyli ludziach, którzy żyli według Bożego prawa, którzy mieli Ducha Świętego do wypełnienia pewnych zadań, które są potrzebne. Natomiast ich serca jeszcze nie były tak przemienione, jak są przemienione przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jeszcze to wylanie Ducha Świętego, owoc Paschy Jezusa, jeszcze się to nie dokonało. To jest jeszcze ten etap oczekiwania i czas obietnicy. A czy są takie postacie, z którymi ksiądz ma taką szczególną bliskość, słabość, które kiedyś jakimś właśnie swoim przykładem tak pociągnęły, zainspirowały księdza? Tak. I dlaczego? Które? Jezus Nazaretu. Ja kocham Jezusa, naprawdę. Proszę mi uwierzyć, że to on dla mnie, Jezus jest naprawdę najważniejszy. Jezus jest w centrum. W ruchu Światło Życie mówimy, że Jezus jest światłem i życiem. Jest świata poza nim nie widzę. Tak naprawdę, no, proszę uwierzyć, że wszystkich. Powiem historię, dlaczego Jezus, jeżeli mogę. Nie będę zdradzał zbytnich szczegółów. Byłem 3 lata po święceniach. Przeszedłem jako wikariusz do nowej parafii. Księża w dekanacie mają taki zwyczaj, że raz na 2-3 miesiące był taki dzień skupienia wszyscy księża z dekanatu i tam była spowiedź. I ja wtedy byłem taki nakręcony na Mojżesza. Rzeczywiście, no, wyjście, plagi, przejście przez Morze Czerwone, ta miłość Mojżesza do Izraela, która była, te modlitwy wstawiennicze, ja kochałem wtedy Mojżesza. I spowiadałem się u znajomego kapłana, księdza, wierzącego, takiego związanego z dziełem nowej ewangelizacji, i ja mu mówię o tym swoim nakręceniu na Mojżesza, tu, że chcę być jak Mojżesz. On powiedział: Adam, ale to Jezus umarł za ciebie na krzyżu, a nie Mojżesz. To Jezus jest najważniejszy, ty nie masz być jak Mojżesz. Bo Mojżesz prowadził do Jezusa. Abraham prowadził do Jezusa. Wszyscy inni prowadzą do Jezusa. I dlatego, jeżeli ktoś mnie pyta, to zawsze mówię: Jezus jest dla mnie tym najważniejszym. To jest ta główny bohater Nowego i Starego Testamentu. Rzeczywiście cierpiący sługa pański u Izajasza to jest mój ulubiony fragment. Proroctwa, które o Jezusie w Starym Testamencie są. To jest o gwieździe, która z Jakuba wschodzi. Nie zostanie berło odjęte od Judy. Proroka, jak ja dawam Pan. To wiecie Państwo, to jest Jezus. Ci wszyscy inni bohaterowie wiary Starego Testamentu, oni podprowadzają pod Jezusa. Oni przygotowują, oni uczą. Tak, ale Jezus jest najważniejszy. I tutaj oczywiście Państwo jako kochający Biblię, no, mają świadomość tego, że jest jedno pismo w Nowym Testamencie, które pokazuje, że Jezus jest najważniejszy. To jest list do Hebrajczyków. Przepiękny list.
pokazując Jezusa, który jest wyższy niż anioły Boże, wyższy niż Aaron, wyższy niż Mojżesz, kapłan na wzór Melchizedeka, naprawdę. I cały 11 rozdział jest o bohaterach wiary Starego Testamentu, to tak dla informacji, ale to, że przez wiarę oni podobali się Bogu, ale najpierw Jezus. Najpierw jest Jezus. To z Nim mam osobistą więź. Mojżesza mogę podziwiać, naśladować. Do Mojżesza się nie modlę, mówię szczerze. Do Jezusa tak. Ale naprawdę podziwiam, szanuję, wykorzystuję te wszystkie elementy, które są. Ale to na imię Jezusa, to Jezus jest szefem tego domu. Tak jak mówi autor listu do Hebrajczyków, on jest właścicielem tego domu. Chciałam teraz spytać księdza o to połączenie Starego Testamentu z Nowym, ale chyba już ksiądz troszeczkę mnie ubiegł, ale może jeszcze ewentualnie ksiądz coś dopowie. Oczywiście. Proszę Państwa, znowu, im człowiek jest starszy, tym częściej wraca do swojej młodości. Im ksiądz jest starszy, tym częściej wraca do swojej młodości seminaryjnej. To była połowa lat 80. Nie pamiętam, który z rekolekcjonistów seminarium zrobił nam taką, dzisiaj byśmy powiedzieli, dynamikę. Pokazał nam, bo wtedy znowu państwo starsi może wiedzą, pamiętają limity papieru, że były często wydawane same teksty Nowego Testamentu. Czy Księgarnia Świętego Wojciecha, wydawnictwo Palotinum, czy wydawnictwo wrocławskie, to na naszym poznańskim rynku, mówię tylko, innych nie dotarły do mnie, ale na poznańskim rynku te najczęściej bywały. I on wtedy zrobił taką dynamikę, że wziął do ręki całą Biblię, mówi, popatrzcie na nią, a potem wziął do ręki Nowy Testament i powiedział tak, ta książka pojedyncza, ta malutka, bo to były takie kieszonkowe wydania, mówi, jest niezrozumiała bez tej. Powiedział, pamiętajcie, że jeżeli czytacie Nowy Testament, to są korzenie, jest coś, z czego Nowy Testament wyrasta. Nie zostajemy, nie możemy zostać tylko bez Starego Testamentu. I dlatego preferuję jeden egzemplarz, jeżeli jest egzemplarz, cała Biblia, od początku do końca, no to jest czytelny znak. I teraz jeżeli oczywiście Państwo otworzycie sobie pierwszą stronę Nowego Testamentu, to na pewno otworzycie i zobaczycie Ewangelię świętego Mateusza. Dla tych z Państwa, którzy śledzą nas internetowo, macie przed sobą na pewno swoje Biblię, więc teraz otwórzcie i zobaczcie, od czego rozpoczyna się Ewangelia według świętego Mateusza. Tak, to jest ta chwila czasu na to, żeby zobaczyć w tej swojej Biblii, co tam dobrego mamy. No, jak możliwe od Starego Testamentu? No, jeżeli dobrze pamiętam, stary może już nie pamiętać, rodowód Jezusa Chrystusa, tak? Pojawia się tam syna Dawida, potem syna Abrahama i zostaje wymieniona piękna historia od 12 rozdziału. Ja powiedziałem historia, ale ktoś powie, jaka historia? Tam są przecież tylko imiona podane, że ten był ojcem tego, ten był synem tamtego, a tam jeszcze jakaś jedna czy druga kobieta się pojawia. Jak to możliwe? No właśnie, to nam pokazuje, co jest wcześniej. Za każdym z tych imion jest historia. Za każdym z tych imion jest podane jakieś wydarzenie. Oczywiście pod koniec tego rodowodu Jezusa, który obejmuje te biografie, biogramy czy imiona, precyzyjniej mówiąc, tych ludzi, którzy są z okresu międzytestamentowego, no to możemy powiedzieć, niewiele o nich wiemy albo prawie nic nie wiemy. Ale to, co wiemy o tych powyższych, wystarczy nam do tego,
żeby powiedzieć kilka takich prostych twierdzeń. Prawdziwy Żyd, Jezus. Prawdziwy potomek więc Abrahama. Prawdziwy syn Dawida. Do pokolenia Judy przynależy. Do rodziny Jessego przynależy. I jeszcze na dodatek z dziewicy narodzony. Także to wszystko w tym jest, w tym rodowodzie. Więc gdybyśmy nie mieli wiedzy, nie znali Starego Testamentu, to co byśmy wiedzieli? Albo, proszę Państwa, no, w porządku liturgicznym Kościoła w Polsce katolickiego czytamy teraz list do Rzymian. I tam pojawiły się słowa o tym, że Jezus został uczyniony narzędziem pojednania człowieka z Bogiem. Jakim narzędziem? No przebłagalnia. I tu już obraz tej złotej płyty, na którą krew była wylewana w namiocie spotkania czy w świątyni. Jeżeli tego nie żyjemy, nie przebrniemy, nie przeczytamy tych historii ze Starego Testamentu, to wszystko jest dla nas jak magiczne. Natomiast jeżeli spokojnie czytamy, i proszę Państwa, ja mówię na razie o czytaniu, ja nie mówię, że wszystko rozumiem. Dużo więcej rzeczy w Biblii nie rozumiem, niż rozumiem. Ale ja ją czytam. Czytam i dzięki temu czytaniu no jest możliwe, że człowiek widzi wszystkie konteksty, łączy się. I dzisiaj mieliśmy taką rozmowę, tutaj zanim się rozpoczęło nasze spotkanie, na temat, które imię jest najpiękniejsze, nie? No wiadomo, że Adam, no bo żeby było Ewa. Jasne, no ja się zgodzę na to, bo to był wybór Adama, to Adam nazwał, więc zgadzam się z tym. Adam wiedział, co ma, nie był najgorszy w nadawaniu imion, ale proszę zobaczyć, że Pan Bóg, mając do wyborów tyle różnych imion, to jedno wybrał. Adam. Ale z drugiej strony Jezus jest nowym Adamem. Zobaczmy to imię Adam, ono funkcjonuje i znowu wraca nam list do Rzymian. To będą w najbliższych dniach, to będą te czytania, gdzie Jezus jest pokazany jako nowy Adam. I teraz, kiedy my mówimy o Adamie, że zgrzeszył, to zawsze przewrotnie mówię, który? No proszę Państwa, no proszę zobaczyć, jeżeli całościowo traktuję Biblię, to wtedy widzę to. Ten drugi nie zgrzeszył, bo Pismo mówi, że nie miał żadnego grzechu, chociaż był kuszony na podobieństwo każdego z nas i każdej z nas. Ale on grzechu nie popełnił, w jego ustach nie było podstępu. Gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył. I to jest ten Adam. I ja Adam, chcę być jak tamten Adam. Wszyscy mamy dziedzictwo w tym pierwszym Adamie, ale... I to jest nasz praojciec, to jest korzeń nas. Patrzymy na... Jesteśmy dumni z niego, że cały świat próbował opanować, zmagał się, uczył się wszystkiego. Ale... Mówimy, idziemy, żyjemy dzięki drugiemu Adamowi. Do niego się też przyznajemy. To on jest naszym bratem. To tak, przepraszam. Jakie aspekty życia i nauki Jezusa można zrozumieć lepiej dzięki Staremu Testamentowi? Czy gdybym powiedział, że wszystkie, to wiem, że... Proszę, tak bardzo zwyczajnie, dobrze? Które elementy... Najpierw może bym powiedział osoby, dobrze? Bo zanim dojdziemy do nauki, no to jest osoba. Państwo rozumieją, że najpierw osobę trzeba poznać, bo ta osoba funkcjonuje w pewnym kontekście kulturowym i ona tak, a nie inaczej mówi ze względu na to, że jest, że z takiej dziedziny, z takiego życia wyrasta. Więc kiedy patrzę do Ewangelii, wszystkich Ewangelii, to widzę, że każda z nich no, adresowana do innej grupy. Wiadomo, każda z nich ma inne założenia, coś innego pragnie by przedstawić, pokazać. Ale gdy zaglądamy na przykład do Ewangelii według świętego Mateusza,
tej Ewangelii, która została, tak mówi przekaz tradycji Kościoła, zaadresowana do Żydów, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem i pokazuje Jezusa jako króla mesjańskiego, który wypełnił proroctwa Starego Testamentu, to proszę zobaczyć, kiedy dowiadujemy się na przykład tak bardzo zwyczajnie, że Jezus został obrzezany, to co nam to mówi? Że został włączony w krąg całego przymierza Starego Testamentu. Jeżeli czytamy Mateusza i widzimy, że tam w co któryś miejscu on mówi, stało się to wszystko, żeby wypełniło się słowo, które Pan powiedział przez proroka, to my dokładnie widzimy, że w tym momencie Jezus jest tym, o którym mówi Stary Testament, że ten Mesjasz ma zakorzenienie w Starym Testamencie. Jeżeli dalej patrzę na tę rzeczywistość, która się tam pojawia i widzę Jezusa, który naucza o Królestwie Bożym, to naucza nie o Królestwie takim, które, przepraszam za wyrażenie, Rzymianie przynoszą, ale o tym Królestwie, które zapowiadane jest przez proroków, o tym Królestwie, które przychodzi od Boga. Kiedy Jezus mówi o Dniu Pańskim, o swoim powrocie, to nawiązuje do tych fragmentów z proroków mniejszych, gdzie pokazany jest ten Dzień Pański. Kiedy zaczyna nauczać, mówimy w swoim kazaniu na przykład na górze, i kiedy patrzymy i zastanawiamy się, co On mówi, powiedziano, że nie cudzołóż, a kto by spojrzał na kobietę zgrzeszy, to zastanawiam się, czemu on tak mówi? Widzimy, pokazuje nam dyskusję, pokazuje, że w Prawo Boże odwoływało się do pewnego nawet zewnętrznego tylko zachowania, a tutaj potrzebna jest przemiana serca. Kiedy on zaczyna, bo też tak to widzimy, kiedy on zaczyna rozmnażać chleb, dzielić ten chleb, to widzimy, że zostają wykonane cuda Eliasza i Elizeusza. Czyli Jezus pokazuje siebie jako ten, który wypełnia ten Stary Testament. I wtedy nie tworzymy sobie obrazu Jezusa troszeczkę na wzór takich bohaterów greckich, takich herosów greckich, tylko raczej widzimy w nim tego, który wypełnia Boże Słowo, wypełnia Boże Prawo. Kiedy przychodzi do Pana Jezusa kobieta i mówi, dotknę się Jego frędzli płaszczowych, a będę uzdrowiona, to pokazuje Jezus, który nosi cicit, czyli te frędzle, że On chce być wierny Bożemu Prawu. Jak ja widzę Jezusa, który wypełnia Boże prawo, ale go nie znosi. Na zasadzie mówi, że ono jest nieważne. Nie. Jezus chce wypełnić to prawo. Tak realnie, tak prawdziwie. Bo nie przyszedł prawa znosić, ale je wypełniać. Kiedy widzę drogę Jezusa do Jerozolimy i On mówi, że prorok nie może umrzeć poza Jerozolimą, to widzę miasto wielkiego króla. I tam jest nasza stolica, w Jeruzalem jest nasza stolica. Tam przychodzi Duch Święty, bo tak jak mówi prorok, stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana wyrośnie ponad inne, pójdą do jej światła inne narody. Także, wiesz, te proroctwa Pisma, które są, one się wypełniają, kiedy my patrzymy na Jezusa. I dlatego gdybyśmy nie znali tych proroc, to byśmy sobie mogli powiedzieć, że Jezus mógł być Aryjczykiem, nie? Jezus się nie mógł gdzie indziej narodzić, kochani, bo prorok powiedział, że miał się w Betlejem narodzić. Przy całym szacunku dla wszystkich nacji i narodów, on musiał być Żydem, bo tak mówi Słowo Pisma, bo tak prorocy powiedzieli. I to nie jest tak, że on mógł coś innego wziąć
czasie ostatniej wieczerzy. Nie, bo maca musiała być, bo musiał być chleb przaśny. Nie mógł wziąć sobie oranżady, Coca-Coli, Pepsi czy czegokolwiek innego. Wino gronowe musiał wziąć, bo to na Paschę było. Także to dlatego jest takie ważne. A które z tych postaci są tym mostem łączącym Stary Testament z Nowym? Które z tych? Nie rozumiem pytania. Bo ksiądz powiedział, że są te wydarzenia, ale i za tym stoją konkretne osoby ze Starego Testamentu. Tak, więc tak, ja tak, właśnie, to proszę zobaczyć, wspomniałem już Eliasz i Elizeusz, nie? Oni są tymi, którzy, kiedy patrzymy na cuda Jezusa, to możemy powiedzieć, niektórzy bibliści mówią, że widać w cudach Jezusa cykl Eliasza i cykl Elizeusza, nie? Jeżeli patrzymy na Ojca Mojżesza, kiedy Ojciec idzie na górę i tam daje Izraelowi, przyjmuje od Boga Boże prawo i przekazuje je Izraelowi, to patrzymy na Jezusa na górze, na tej górze błogosławieństw i też niektórzy mówią, Jezus jest jak ten nowy Mojżesz, który przekazuje swoją Torę mesjańską, czyli Torę wyjaśnioną przez Mojżesza, przekazuje Kościołowi, przekazuje najpierw Izraelowi według ciała, a potem zostaje to przekazane jego uczniom. Kiedy czytamy o Dawidzie, to patrzymy i Jezus jako ten nowy Dawid, jako król, potomek Dawida, Hosanna synowi Dawidowemu, zbaw nas synu Dawida. Proszę zobaczyć, to też jest ta postać, którą Jezus wypełnia, czyli proszę Państwa, patrząc na Jezusa, czytając Ewangelię, to my widzimy rzeczywiście, że to On wypełnia te wszystkie zapowiedzi Starego Testamentu. A jeżeli pamiętacie list do Hebrajczyków, gdzie jest mowa, że Jezus jest kapłanem na wzór Melchizedeka, no to przecież to Jego kapłaństwo Jezusowe, no właśnie jest kapłaństwem na wzór Melchizedeka, bo nie był z pokolenia Aarona. Nie był lewitą, jego kapłaństwo nie jest lewickie, ale jest prawdziwe, bo o tym Melchizedeku jest powiedziane, że to był kapłan Boga Najwyższego i złożył w ofierze chleb i wino. Jezus to, i to proszę zobaczyć, to Jezus wypełnia. Nawet w czasie nieszporów, w okresie Bożego Ciała w kościołach się śpiewa, ty jesteś kapłan do końca wieka według porządku Melchizedeka. Może niektórzy z was ten stary przekład psalmów Karpińskiego pamiętają. Ale to jest właśnie to, że w ten sposób my możemy zobaczyć, ale najpierw, żeby widzieć to trzeba najpierw czytać ten Stary Testament. I potem rzeczywiście patrzymy, albo cierpiący Jezus na krzyżu wypełnia cierpiącego sługę Jahwe, albo cierpiącego Jeremiasza. Czyli generalnie każdy z tych wielkich bohaterów, nie powiem czy wszyscy, bo nie badałem tego osobiście, bo jeszcze życia trochę mi zostało, więc nie wiem, czy wszyscy bohaterowie wiary wypełniają się w życiu Jezusa na zasadzie, że są pomostem, ale wielu z nich tak. Wielu z nich, patrząc na nich, widzimy Jezusa, który wypełnił to, co ich życie zapowiadało. Ja tak tylko przypomnę, że jeśli komuś się zrodziły jakieś pytania, to śmiało, zaraz będzie ten moment, że będzie można się włączyć w tę dyskusję. No ja nie byłabym sobą oczywiście, gdybym jeszcze nie poruszyła troszeczkę chociaż tego wątku kobiecego. W szczególności myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy ta kobiecość jest tak maglowana od A do Z w różny sposób, są cztery bohaterki w rodowodzie ujęte. Rut, żona Uriasza, nie wypisałam sobie wszystkich. Rahab. I czwarta, ktoś pomoże? Tamar. A no tak. I Maryja, żeby było jasne, bo te cztery mi nie pasowało, przepraszam. Pięć, to tak, bo jeszcze jest Maria na końcu. Maria też jako nowa Ewa.
Proszę, jest nowa Ewa, tak, ale to nie jest biblijne określenie, przepraszam. Ave Maria. To jest dopiero do ojców Kościoła. Ireneusz chyba był pierwszym, który tego użył, ale brody nie dam pod zastaw. Jaka jest rola kobiety w Piśmie Świętym, w Biblii? Jak na nie możemy patrzeć? Żeby nie używać wielkich słów, chociaż zasługuje na wielkie słowa, jest matką żyjących, tak jest pokazana. Jest tą, która została, jest koroną stworzenia, jako ostatnie, według tradycji biblijnej, zostaje pokazana jako ostatnie stworzenie. Potem już tylko szabat. Nie? Zostaje stworzona jako ten, bez niej Adam jest niepełny. Czyli jest tą najszlachetniejszą cząstką Biblii. Taka cząstką, przepraszam, to nie miałem zamiaru nikogo obrazić. Jest stworzona na obraz i podobieństwo Pana Boga. Jest zaproszona przez Pana Boga do tego samego, do czego zaproszony jest człowiek. Mają razem czynić ziemię poddaną. I to jest punkt wyjścia. Równa co do godności, powołania, misji, zadania. I to jest, tak jest w Księdze Początków. I teraz, kiedy patrzymy, prowadziłem kiedyś takie studium biblijne o dzielnych kobietach w Biblii. I rzeczywiście powierzchowna lektura pokazuje, że tych biblijnych kobiet jest mniej. Tak można powiedzieć. Ale proszę Państwa, te biblijne kobiety, one występują w tak ważnych, szczególnych momentach, że zawiesza się na nich historia zbawienia. Proszę Państwa, Państwo sobie wyobrażają, co by się stało, gdyby ta Miriam, młodziutka kobieta, zaniedbała tego brata swojego Mojżesza i nie dopatrzyła, co się stało? Albo ta wspaniała poganka, jaką była córka Faraona, gdyby tego żydowskiego chłopczyka nie wzięła? No przecież ojciec jej powiedział, że te dzieciaki mają być zabijane wszystkie. A ona była tak dzielna, tak odważna, że się tatulowi, jak to się mówi, sprzeciwiła. I wyobrażacie sobie, no czy to nie jest, no to, czy to jest piękna, dzielna, wspaniała kobieta. A jeżeli potem patrzycie na tą Miriam, która myślała o tym, żeby jak wychodzili z niewoli, słuchajcie, ona bębenek wzięła. I kiedy przeszli przez to Morze Czerwone, chłopaki stały, patrzyły, nie wiedziały, co robić, a ona zaczęła tańczyć i na bębenku grać i uwielbiać Pana Boga. Jak, no kto lepiej wykaże wdzięczność Panu Bogu? To Miriam robiła. Albo, no o Abigail na pewno też pamiętacie. A jeżeli nie pamiętacie, to warto sobie z tej historii Dawida zobaczyć. Dawid miał taką złość w sobie, taką nienawiść na tego Nabala, na jej męża, że był gotów w prywatę pójść i pozabijać jego i wszystkich domowników. I wtedy no, nie poszedłby tą Bożą drogą. I co zrobiła Abigail? Wyszła. Wyszła mu naprzeciw. I jedzenie przyniosła i upokorzyła się. Wiedziała, jak do tego naładowanego emocjonalnie mężczyzny powiedzieć, jak go przekonać. I to jest niezwykłe, że w takim kluczowym momencie, albo prorokini Hulda, znaleziona Biblia, nie wiedzą, co z nią zrobić. Ani dowódcy wojskowi, ani kapłani, ani król, nikt nie wie, jak wytłumaczyć słowa Pisma. Co zrobić? Idźcie do Huldy. Idą do Huldy i Hulda im mówi, że trzeba odnowę zrobić. A w tradycji katolickiej, w tej wersji biblijnej, a Esterka, a Judyta. To są wspaniałe kobiety, dzięki którym ta historia, Bóg mógł wypełnić swój plan. Bez tych kobiet ta historia zbawienia by nie poszła tak, jak poszła.
A jeszcze jak do tego dołożysz Maryję i, to, i te, ta pokora anioła Bożego, który staje przed zwykłą żydowską dziewczyną i jej przekazuje słowo, no moc najwyższego osła. Jak to się stanie? Ona dyskutuje, żaden... Ksiądz biskup Ryś mówi, kardynał, przepraszam, przytacza te słowa i mówi, żadna osoba ze Starego Testamentu nie rozmawiała tak z aniołem jak Maryja. I potem powiedziała, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Różne tradycje pozabiblijne, ojcowie Kościoła mówią, że wtedy aplauz się w niebie zrobił, bo anioły wszystkie słuchały, one nie mają wszechwiedzy, co powie Maryja. I tak wszyscy patrzą, nadsłuchują i ona mówi, jest! I wtedy wszyscy, hurra! No ale proszę, zobaczcie Państwo, że to są, to, wiesz, to jest odpowiedź na Twoje pytanie odnośnie kobiet. To tak wygląda. One są w Biblii pierwsze po Bogu prawie, że. No bo nie, no wiecie Państwo, nie robiłem badań, żeby to tak mówię to na poziomie tych obserwacji, które robiłem, nie? Bo w końcu no musiał ktoś urodzić tego Izaaka, nie? No żeby ta historia zbawienia mogła pójść dalej. Ale to nie tylko to, że jest to macierzyństwo. Nie, zobaczcie, ile aktywności tych bożych, biblijnych kobiet jest. I to proszę zauważyć, że ani razu nie mówiłem w kontekście kuszenia czy coś. Nie, to nie w ten sposób czytamy Biblię. Patrzymy i odkrywamy tę obecność prawdziwych ludzi. Z krwi i kości, także kobiet. I one też są bohaterkami wiary. Zapyta mnie pani, która mnie inspiruje? Nie planowałam, ale już skoro... Nie, to. Czyżby Maryja? Czyżby tak, ale nie tylko. No to która? To znaczy się, kiedy czytam historie biblijne, to jest mi bliska siostra Mojżesza, Miriam. Może dlatego, że nie miałem siostry. Trzech chłopaków w domu moi rodzice mieli i ta siostra... Kiedyś, wiecie Państwo, to była taka sytuacja, że moi rodzice przymierzali się do adopcji. I to miała być dziewczynka, no, ale ktoś uznał, że za biedni jesteśmy i wiecie, no. I ta dziewczyna nie trafiła do nas, ale przez pewien czas to marzenie siostry, że będziemy mieli siostrę dla tych trzech chłopaków, to było czymś żywym. I kiedy patrzę na Miriam właśnie w tych jej detalach, kiedy widzę, jak ona o tego Mojżeszka, tego, no, tak zabiega, troszczy się, no, może to jest ta tęsknota za tą siostrą, która właśnie taką jest, a potem to uwielbienie, a potem jeszcze ta jej słabość taka ludzka, że ona chciała być jak ten brat, nie? To też jest takie piękne, że no, nie była aniołem. Że była człowiekiem. Także bardzo bliska jest mi Miriam. Rzeczywiście z tych biblijnych kobiet ze Starego Testamentu lubię Miriam. Estera też mi jest bliska. Rzeczywiście na nią patrząc to też można zobaczyć, jak można kochać swoich. Jak można być gotowym dla swoich, ile rzeczy zrobić. I to jeszcze w młodym wieku. Tak, tak. I to też po przejściach, bo rodziców straciła. No. Także to są, wiecie Państwo, naprawdę, kiedy patrzymy na ten ludzki wymiar Biblii, kiedy to, co mówiłem na początku, że widzimy historię taką prawdziwą, że to jest ta historia tych ludzi, że widzimy, że to jest konkretny czas, miejsce. Kiedy łączymy te informacje z różnych miejsc, no, odkrywamy wtedy piękno tych ludzi. Oni stają się wtedy nam bliscy. Przestają być takimi, wiecie Państwo, ideałami, o których mówiłem na początku, nierealnymi, niemożliwymi do zrealizowania.
takimi, którzy mieli łatwiej, którym się wszystko udało, a my to musimy się męczyć. A tak nie jest. Oni też mieli swoje historie. Takimi, w których my się możemy odnaleźć z naszą historią. Tak, tak, tak. Szanowni Państwo, czy się zrodziły jakieś pytania w trakcie naszej rozmowy? Śmiało. Ja powtórzę do mikrofonu zaraz. To ja tylko powtórzę dla internautów. Na jednych z rekolekcji ksiądz powiedział, żeby co może przesłonić w Ziemi Świętej, tak? I że to mogą być kamienie. Tak. Pan opowiada, że są w grupie biblijnej, przerabiają w tym momencie Mojżesza. Co może przesłonić w poznawaniu tego Mojżesza w drodze do Jezusa? Na co tutaj zwrócić szczególną uwagę? Punktem wyjścia dla uczniów Jezusa, kiedy czytamy tę historię, historię biblijną Starego Testamentu, tutaj wspomniana została historia Księgi Wyjścia, ważnym jest pamiętać o tym, że ich życie, nazwijmy umownie jakościowo, różniło się od naszego życia. Nasze życie jest życiem w Duchu Świętym. To jest taka podstawowa różnica, o której warto pamiętać. Oni żyli pod Bożym zakonem, żyli pod Bożym prawem. Czyli oczekiwanie Pana Boga wobec nich było bardzo jasno sformalizowane, określone. Jeśli wypełnisz zakon, wypełnisz prawo, będziesz miał życie. My mamy świadomość tego, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To jest to tak jednoznacznie powiedziane w liście i do Rzymian, i do Galacjan. To jest jedno. Druga rzecz, ważne jest też to, przynajmniej dla mnie, kiedy czytam księgi Starego Testamentu właśnie, czy też księgę Wyjścia, to jest pewne niebezpieczeństwo, że nasza wiedza, którą mamy na przykład o judaizmie dzisiejszym, teraźniejszym, może być odnoszona do tamtego okresu. Myślę o sposobie na przykład świętowania, przeżywania świąt, czy o rozeznawaniu, patrzeniu na kalendarz, czy to jest, to od tej strony jest takie niebezpieczeństwo. Teraz, kiedy studiuję to słowo, to zawsze zadaję sobie pytanie, w jaki sposób tajemnica Jezusa jest tam obecna. I nawet wtedy, kiedy patrzę na opisy przybytku, bo przecież w Księdze Wyjścia cała część to jest opis przybytku pańskiego, to tradycja chrześcijańska widzi, ta zwłaszcza alegoryczna lektura Biblii, widzi tam pewne znaki odnoszące się, czy zapowiedzi odnoszące się do Jezusa.
Czyli ważne jest to, tak ja to przynajmniej widzę, że uczę się, poznając tamtą historię, nawet w detalach, pytam, w jaki sposób pozwala mi to być dzisiaj uczniem Jezusa. Czyli to nie może być tak, że nagle odczytuję, że szabat zaczynam praktykować. Nie? Na przykład, mówiąc wprost, albo nagle odkrywam, że potrawy koszerne i niekoszerne, czyli proszę zobaczyć, może dojść do takiego, ja to nazywam takiego zjudaizowania swojego postrzegania tego swojego dzisiejszego chrześcijaństwa. Natomiast rzeczywiście czytając Księgę Wyjścia, wiele pięknych rzeczy możemy się dla siebie jako chrześcijanie nauczyć. I patrzymy zresztą w Nowym Testamencie, jest wiele odniesień do tekstów. Kiedy jest tam mowa czy o przymierzu, o baranku, to proszę zobaczyć, to wszystko przenosi się do Nowego Testamentu. Jeden z moich przyjaciół, takich bliskich, radził i sam zresztą to praktykuje, że często próbuje te fragmenty, które jeżeli czytamy przekłady, na przykład czy Biblii Paulistów, czy przekład Biblii Poznańskiej, czy Piotra Zaręby, czy inne przekłady biblijne, one podają nam wśród przypisów odnośniki do innych tekstów biblijnych. I kiedy masz Księgę Wyjścia, to widzisz, że przy poszczególnych wersetach czy fragmentach masz odniesienia do Nowego Testamentu. To być może wtedy warto widzieć tę łączność i to porównanie. Tak bym to, wiesz, tak pokrótce, tak bym to odpowiedział, nie? Ale rzeczywiście powiedziałbym twoim mężczyznom, z którymi razem pracujecie, studiujecie, nie da się zrobić kopiuj wklej. Nie można tego tak zrobić, że przenoszę tamte realia do naszych czasów. Ale skoro oni tak oddawali cześć Bogu, w jaki sposób ja mogę to zrobić? To tak bym widział. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Rozumiem, że wszyscy czekają, aż włączymy kamerę, żeby być bardziej wyważonymi, więc osoby tutaj na miejscu zaraz będą mieć pewnie tę przyjemność dyskusji. Osoby, które były z nami online, bardzo dziękujemy za tą obecność i zachęcamy wszystkich do wejścia na naszą stronę agerekontra.pl/wydarzenia. Tam spotkania już na listopad i na grudzień się pojawiają, można się na nie zapisywać, znaleźć coś dla siebie i spotkania dla kobiet i zruszają też spotkania z biznesu, ale i te spotkania z duchowością, więc zachęcamy do tego, żeby nas śledzić i odwiedzać kawiarnię Agere Contra w Warszawie przy ulicy Chłodnej 2/18. Bardzo dziękujemy telewizji WTN za transmisję, no i przede wszystkim za słowo księdza. Mogę jeszcze coś? Ależ oczywiście. Proszę Państwa, zgrzeszyłbym wobec Was, gdybym nie pobłogosławił, bo to razem żeśmy słuchali Słowa Bożego, a Pismo mówi, że po słuchaniu Słowa Bożego ptaki przylatują, żeby wydziobać. Chwasty chcą zagłuszyć, a słońce wypalić. W ten piątkowy wieczór, piękny wieczór, kiedy wielu ludzi błogosławi Boga i zapala świece i modli się, to chciałbym to błogosławieństwo aaronowe, które w Księdze Liczb zostało wypisane, jeżeli Państwo pozwolicie, to chciałbym wobec was wszystkich wypowiedzieć. Niech Pan wam błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni swe oblicze nad wami. Niech zwróci na was swe oblicze. Niech miłości wam będzie i obdarzy was pokojem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, niech strzeże waszych serc i myśli. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen. Błogosławię wam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.